Staram się pokazać Wam, że Państwo i jego organizacja jest nam bardzo potrzebna. Na co dzień jest dla nas tak oczywista i niezbędna, że zdarza nam się o niej zapomnieć, ale też chcę przypomnieć, że nic nie robi się samo. I to jest najważniejsza część, bo za nią idzie pytanie, kto to robi. Jako, że jestem lewaczką, to nie wierzę w istnienie boskomądrych i nieomylnych przywódców, bo nie mam wiary, że w ogóle istnieją takie osoby. Więc zdecydowanie nikt nie powinien mieć takiej absolutnej i zbyt dużej władzy. Jako, że jestem lewaczką, to wierzę w mądrość kolektywną. Nie uważam, że ludzie są głupi, mogą nie mieć zasobów na ogarnięcie jakichś tematów, ale to nie robi z nich głupców, więc mam przekonanie, że każda z nas powinna mieć możliwość realnego wpływu na system państwowy, w którym żyje. Jako umysł zbiorowy najlepiej działamy w demokracji, czyli współdecydując. To nie gwarantuje nieomylności, ale jeśli wiemy, dlaczego w danym momencie podjęłyśmy taką decyzję, to dużo łatwiej nam zmierzyć się z jej konsekwencjami i trwać w niej lub ją zmienić. Dlatego podoba mi się pomysł oddawania decyzyjności przez organy rządowe społecznościom, kiedy tylko można, i włączanie w decyzje społeczności. Bo w końcu to nasze państwo, my jako członkinie społeczeństwa jesteśmy jego właścicielkami. Czy to oznacza, że co 5 minut przeprowadzałabym referenda o wszystkim? Nie, referenda są ważne, ale lubię pomijać jeden ważny aspekt decydowania. Kluczowość rozumienia sprawy, o której decydujemy. I tu wchodzi dyskusja o koniecznym własnym zaangażowaniu w zrozumienie danego tematu. Więc jak to zrobić? Zwiększać wpływ społeczności na decyzje, którymi mają być objęte. Czy dać pozwolenie na budowę budynku w miejscu osiedlowego parku, czy poprowadzić drogę przez środek lasu, czy wprowadzić podatek cukrowy w tej formie, czy do szkolnej stołówki wprowadzić menu wegańskie, a może powiatowy szpital powinien zostać, ale oddział neurologiczny zastąpić geriatrycznym i co gorsza, może pracownice powinny mieć wpływ na zarządzanie swoimi miejscami pracy albo na wybór dyrektorki, a uczennice wraz z rodzicami na listę lektur. Do tego są konsultacje, panele obywatelskie i inne włączające metody demokratyzacji. Ale też przede wszystkim posłanki i posłowie powinny mieć limit kadencji. My razem proponujemy 2 następujące po sobie. A partie powinny mieć ograniczone możliwości reklam wyborczych. I lepszy system wyborczy, na przykład STV, no i wynagrodzenia powiązane z minimalną pensją. My mówimy o 3-krotności. Takich zmian bym chciała.